wstąpiłem do wojska, do Armii Polskiej na wschodzie, czy Armii Polskiej ZSRR, różnie to się mówiło, w Buzułuku i bardzo szybko się rozchorowałem. Dostałem biegunki takiej bardzo uciążliwej i także byłem w szpitalu. Wyszedłem ze szpitala, skierowano mnie do kompanii wartowniczej. No nawet warunki były stosunkowo niezłe, bośmy nocowali w barakach. Ponieważ było wtedy 50 stopni mrozu, to było obok Buzułuku w Kołtubiance. Ale bardzo wkrótce potem, to trwało jakieś półtora miesiąca, i myśmy mieliśmy prycze nawet kilkupiętrowe, także no ale warunki były ciężkie, oczywiście przede wszystkim warunki higieniczne, bo nie było, no trzeba było na dworze przy pompie się myć przy temperaturze minus 50 stopni, także woda zamarzała przy pompowaniu na rękach, dosłownie, już kryształki lodu były. Potem same wszystkie oddziały z Powołża, z tego rejonu Buzułuk, Tocko i Tatiszczewo, przejechały do Środkowej Azji, do Uzbekistanu, głównie w Uzbekistanie były, no i w Turkestanie, w te sąsiednich republikach. Ja jeszcze miałem szczęście, ponieważ ja tam się znalazłem w lutym 42 roku, tak, 42, i ja trafiłem do 9 dywizji, która tworzyła się w Uzbekistanie, już tym bardziej wschodnim, w Margiełanie. To były właśnie zalążki dywizji, ona się zaczynała formować, była nieuzbrojona, jedyną uzbrojoną dywizją już na terenie Powołża była 5. Dywizja Piechoty. Pamiętam, jak nas ewakuowano w marcu przez Morze Kaspijskie z Krasnowodzka, bo stamtąd szły te transporty, prawda? Do Krasnowodzka wieziono nas pociągiem, bo tam jest linia kolejowa z Margiełanu. Następnie te półtora doby mniej więcej płynęliśmy przez Morze Kaspijskie do Persji. No i tam odżyliśmy oczywiście, prawda? Z tym, że dotąd, jeżeli chodzi, pytałaś się o umundurowanie. Tak. Więc nasze jednostki, umundurowana była tylko dywizja 5, ta uzbrojona, i chyba częściowo 6, jak również oddziały żeńskie, bo chodziło o to, żeby kobiety były jednak w lepszych, prawda, no, porządne ubrania wreszcie miały jakieś, a nie takie łachmany, w których przyszły do wojska, bo mieliśmy już kobiece oddziały były. Były też, co było wielką zasługą Andersa, razem z wojskiem były ewakuowane rodziny, kobiety i dzieci. Po krótkim pobycie w Pachlewi, to jest port taki niewielki nad Morzem Kaspijskim, gdzie dostaliśmy już umundurowanie, zrzuciliśmy zawszone, prawda, łachmany, te ubrania, fufajki różne sowieckie, i dostaliśmy battle dress normalne. I pamiętam, że na przykład wtedy no, nie było żadnych kompanii transportowych. Także nas do Palestyny wiozła kompania Hindusów. I trafiłem do drugiej kompanii transportowej, tak ona się nazywała, w której był już ten Niedźwiedź Wojtek. Legendarny w tej chwili, prawda? Bardzo popularny się zrobił. Także jak przyszedłem do kompanii, to dowódca powiedział do mnie, ja się modliłem do niego, do majora Hełkowskiego, mówię: szeregowy Wojciech Naremski, melduje się do służby w kompanii. A, mówię, to będziemy mieli drugiego Wojtka. Bo ten niedźwiadek, co tutaj widzisz go przed namiotem, to on jest też Wojtek. Także ty będziesz małym Wojtkiem, bo on jak urośnie, będzie dużym Wojtkiem. No i tak to dwa Wojtki się spotkały, prawda? W Palestynie, w obozie Gedera, pamiętam, to było. Dopiero popłynęłem do Włoch w marcu 1944 roku, a kompania już miesiąc była.
Także trafiłem do kompanii przed bitwą o Monte Cassino. Pamiętam, że na moje imieniny 23 kwietnia byłem już w kompanii. No i tam naszym zadaniem było, ja wspomniałem już przedtem, zaopatrywanie pułków artylerii ciężkiej. Jeździliśmy plutonami nocą po bardzo trudnej drodze. Teraz nawet tam trudno jest jechać, a co dopiero 4-tonowym wozem pełnym amunicji ostrzeliwanej przez Niemców. I nie tak dobrej, bo teraz jest piękna asfaltowa droga. Prawda? Także to było jakieś 15 kilometrów trasy. Wyjeżdżaliśmy wieczorem o zmroku i wracaliśmy na rano. Także całą noc się jechał tam i z powrotem. No, byliśmy kierowani przez żandarmów. Co pewien czas Niemcy ostrzeliwali ten. Oni zresztą znali, mieli punkty takie najtrudniejsze, gdzie były bardzo ostre zakręty i oni ten rejon ostrzeliwali. I tam w tych miejscach, ponieważ to były skały wapienne, cały rejon Monte Cassino, to były te góry, to są skały wapienne, więc w takich pieczarach byli saperzy i jak tylko kończyło się ostrzeliwanie, a Niemcy byli bardzo systematyczni, strzelali przez powiedzmy 10-15 minut, taka kanonada i potem 2-3 godziny przerwy. No wiedzieli, że uszkodzili, ale nasi saperzy znakomicie mieli dobry sprzęt, momentalnie zasypywali te dziury wszystkie, no i ruszaliśmy i żandarmi mówią, chłopaki, teraz jak najszybciej, macie 2-3 godziny spokoju. No i rzeczywiście bardzo dobrze nami kierowali, ponieważ z tych 4 plutonów, które na zmianę jeździły, tylko jeden samochód spadł w przepaść. I to ciekawe, że nie jadąc tam z amunicją, ale już wracając. Jak na przykład była noc bezgwiezdna i bezksiężycowa, a zdarzało się tak, to jeden z nas, bo zawsze dwóch kierowców było obok siebie. I jak jeden czuł się zmęczony, zmienialiśmy się. A ten drugi, w przypadku takiej bardzo ciemnej nocy, miał na plecach biały ręcznik i na niego się kierowało, bo czasami nie było, nie zupełnie było widać drogę, mimo że ona była, no tak jak wapienna droga biała, prawda, ale jednak on, zwłaszcza na trudniejszych odcinkach, także to były bardzo trudne warunki.